jeszcze pytanie, czy zostały rzetelnie policzone? Moja odpowiedź była tak, zostały rzetelnie policzone. Właśnie, ja się zastanawiam, czy takie, takie bezpośrednie już wprost stwierdzenia z ust no, najważniejszych sędziów w Polsce, bo pan do grona tych sędziów należy, czy one nie będą, czy nie mogą być no, swego rodzaju też taką presją być może na pani na chyba sędziów? Żartuje. Nie, pani nie obraża żartuje. Sędziów teraz, okręgowych i apelacyjnych. Obraża pani ich? Nie, nie obrażam. No to, ja się, to pani nie rozumie systemu sądowego. Żadnego. Więc jak pani nie rozumie, to pani tłumaczę. Żadnego. Każdy sąd jest w każdej sprawie suwerenny i podejmuje suwerennie decyzje. Jestem w 100% pewien. Że, wie pan, ja powiem szczerze, że ja nie mam tej pewności, chociażby jak śledząc życiorys niektórych członków Państwowej Komisji Wyborczej, którzy w czasach PRL-u zdaje się, że też nie rozumieli tego, co pan mi teraz zarzuca i wykonywali polityczne zamówienia władzy. Proszę bardzo, pan sędzia Stanisław Kosmal. Mogę czytać życiorysy. Zastępca przewodniczącego teraz PKW, już za chwilę były major sądu, major w stopniu majora, sędzia zawodowy Sądu Najwyższej Izby Wojskowej w stanie wojennym, skazywał za rozpowszechnianie ulotek mogących budzić niepokój społeczny. On był sędzią Sądu Najwyższego. Gdybym był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, jeżeli miał taką historię w życiorysie, nigdy, i mogę 1000 razy podkreślić, nigdy bym go nie przedstawił prezydentowi.